Możemy? Szanowni Państwo, jesteśmy parlamentarzystami. Pan Krzysztof Brejza jest senatorem, ja jestem posłem i teoretycznie wszyscy parlamentarzyści w Polsce mają takie same prawa i takie same obowiązki, ale wiemy z doświadczenia, że są posłowie, którzy są po prostu świętymi krowami i mają zupełnie inne prawa niż wszyscy inni. Od dłuższego czasu widzimy tournée posła, bo przecież nie ministra, tylko posła Jarosława Kaczyńskiego po Polsce. Widzimy spotkania zamknięte, widzimy ustawione pytania, ale też widzimy, że te spotkania są chronione bardziej niż wszystkie inne spotkania, które odbywają się, organizowane przez posłów. Bardzo trudno jest uzyskać informacje, jak duża jest skala tej ochrony, ale udało się uzyskać po ciężkich staraniach, ponieważ IMSW i policja od dłuższego czasu próbowali ukryć skalę tej ochrony, ale po drążeniu tego zagadnienia udało się uzyskać informacje na temat tego, jak wyglądała ochrona Jarosława Kaczyńskiego, jaka była skala, tylko na jednym spotkaniu 23 lipca w powiecie poznańskim. Tu jest odpowiedź Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu. 23 lipca podczas wizyty w powiecie poznańskim Jarosława Kaczyńskiego do jego ochrony wykorzystano 189 policjantów i 60 pojazdów. Prawie 200 funkcjonariuszy i 60 pojazdów. To jest armia. To jest armia. Państwowa armia wykorzystana na polecenie polityczne Mariusza Kamińskiego po to, żeby chronić jednego posła. Oprócz tego oczywiście są funkcjonariusze SOP-u, oprócz tego jest partyjna ochrona. To pokazuje, w jaki sposób państwo jest wykorzystane do partyjnych celów. Nie było żadnego uzasadnienia do tego, żeby aż tak duże koszty generować dla ochrony jednego posła. Jarosław Kaczyński spotyka się w bardzo wielu miejscach, we wszystkich tych miejscach tego typu koszty są generowane. To wszystko Polacy płacą z naszych podatków. Jeszcze raz. Prawie 200 funkcjonariuszy, 60 pojazdów, jeden dzień, jeden poseł. Szanowni Państwo, to jest prywatna armia, prywatna ochrona Jarosława Kaczyńskiego. Nie wiemy, dlaczego wszyscy Polacy w sytuacji kryzysu, inflacji, braku środków na funkcjonowanie wielu instytucji, dlaczego wszyscy Polacy muszą zrzucać się tak naprawdę na prywatną ochronę, na prywatnych spotkaniach prezesa partii politycznej. Te pieniądze, które trafiają na armię, 200 policjantów, 60 samochodów, przecież to są setki, jeśli nie miliony złotych. Te pieniądze powinny być wydatkowane, ale z budżetu partii PiS. Nie może być tak, że polscy podatnicy w sytuacji, kiedy brakuje środków na utrzymanie szpitali, na utrzymanie wielu instytucji bardzo ważnych, świadczących usługi obywatelom, zrzucają się na agencję ochrony dla prezesa partii politycznej. I jeszcze taka uwaga, szanowni Państwo, upada autorytet policjantów. No z drugiej strony, nie ukrywajmy, policjanci nie szli do służby. Młodzi ludzie nie idą do policji po to, żeby robić za ochroniarzy z agencji ochrony prezesa partii politycznej. To jest jeden wielki obłęd. Upada autorytet policji. Przez lata będzie trzeba to odbudowywać. Te przedmiotowe wykorzystywanie tej formacji do zadań czysto partyjnych. Informacje szczegółowe, które uzyskał pan poseł Adam Szłapka, pokazują, że to jest prawie 200 policjantów, 60 samochodów, wieloset tysięczny, jeżeli nie milionowy koszt i takie rzeczy w przyszłości nie mogą mieć miejsca. I jesteśmy ciekawi, czy partia PiS zwróci te środki do budżetu państwa. Tak powinno być. Jeżeli oni są prawymi, sprawiedliwymi, niech Jarosław Kaczyński zapłaci z własnej kieszeni za ochronę tych prywatnych spotkań z działaczami swojego aparatu partyjnego. Oczywiście to nie jest wina policjantów, tylko decyzji politycznej przełożonych komendanta głównego policji, czyli Mariusza Kamińskiego i Jarosława Kaczyńskiego. Ja na marginesie dodam, że uzyskanie tej informacji, prostej informacji, bo są dwie liczby, które udało się uzyskać, prawie 200 funkcjonariuszy, 60 policjantów, zajęło 3 miesiące. Czyli to jest też złamanie prawa, bo na udzielenie informacji publicznej ma się 2 tygodnie.
Dodam tylko, że dalej będziemy próbowali uzyskać informacje na temat kosztów i skali ochrony Jarosława Kaczyńskiego w innych miejscach. To znaczy, jeżeli jest taka skala, że jednego dnia w jednym tylko powiecie jest taka armia ludzi wykorzystana, no to sądzę, że każde spotkanie kosztuje tyle samo i takie same siły i środki są w tym zakresie angażowane. I ostatnia rzecz, pamiętajcie Państwo, te dane o 200 policjantów uzyskane przez posła Szłapkę oznaczają też to, że nie tylko, że 200 policjantów było w tych dniach na spotkaniach partyjnych Kaczyńskiego, no ale 200 policjantów nie było na ulicach Poznania, Kórnika, wielu innych miejscowości województwa wielkopolskiego. Nie dbało o bezpieczeństwo Polek i Polaków. Czyli byli odciągani od realizacji zadań, do których powinni zostać skierowani. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy.